Halo, halo, witamy serdecznie z hali Orbita. Witam Państwa, Piotr Kruzak. Już za dosłownie kilkanaście sekund pierwszy rzut w meczu 17 kolejki Tauron Basket Ligi pomiędzy WKS-em Śląsk Wrocław a Rosą Radom. Teraz strata Wrocławian i skąd ruszają zawodnicy gości. Zobaczymy, dla kogo biorą te pierwsze punkty. I nieudany rzut grającego z numerem 41 w drużynie Rosy Radom. Eja Johnsona. To na razie tyle z hali Orbita we Wrocławiu. Będziemy tutaj wracać i emocjonować się tymi wydarzeniami. Witamy ponownie z hali Orbita we Wrocławiu, gdzie dosłownie przed kilkoma sekundami zakończyła się pierwsza kwarta meczu pomiędzy Śląskiem a Rosą Radom. Śląsk prowadzi do, na razie 16-15, chociaż początek tego spotkania na to nie wskazywał. Przez pierwsze 4 minuty wrocławianie nie potrafili rzucić żadnych punktów i przegrywali 0-8. Dopiero wtedy obudził się w końcu grający z numerem 5 Miller i trafił pierwsze punkty. Śląsk po 5 minutach już więcej przejął inicjatywę, objął prowadzenie na 2 minuty przed końcem. Pierwsze prowadzenie w tym meczu 14-13, po chwili było już 16-13. Ostatnia akcja punktowa miała miejsce na kilkanaście sekund przed końcem kwarty. Następna nasza relacja już po zakończeniu pierwszej połowy. Miejmy nadzieję, że czekają nas większe emocje niż dotychczas. Pierwsza część meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rosą Radom już za nami i jak na razie nie ma rozstrzygnięcia w hali Orbita. Do przerwy na tablicy widnieje wynik 39-39, chociaż przez długą część tej drugiej kwarty wydawało się, że to jednak Śląsk będzie schodził do szatni prowadząc z Rosą. Mieliśmy remis, po czym Śląsk objął prowadzenie i utrzymywał je prawie przez całą kwartę. W pewnym momencie przewaga sięgnęła już 6 punktów i to jest największe prowadzenie której z drużyn w tym spotkaniu. Równo z końcową syreną celnym rzutem z dystansu popisał się zawodnik drużyny gości Elliot Johnson, przepraszam, oczywiście Damian Jeszkę, i doprowadził do remisu. Jak na razie wynik chyba odzwierciedla dyspozycję obu drużyn. Mecz jest wyrównany, mecz walki. W pierwszej kwarcie wchodziło raczej więcej akcji z dystansu, w drugiej było więcej akcji podkoszowych. Natomiast po obu drużynach widać i determinację, i także zdenerwowanie. Obie drużyny zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest to spotkanie dla układu tabeli Tauron Basket Ligi. To jak na razie tyle. Już za chwilę rozpoczynamy trzecią kwartę i drugą odsłonę meczu pomiędzy Śląskiem a Rosą. Tym razem witam Państwa jeszcze w trakcie gry. Jest pełna minuta do zakończenia trzeciej kwarty. Trzeciej kwarty, która przynosi niespodziewane, chociaż bardziej niż niespodziewane, chyba niemiłe wiadomości dla sympatyków drużyny Śląska Wrocław, ponieważ o tyle, o ile do przerwy na tablicy wyników widniał remis, to jak na razie w tej trzeciej kwarcie górą zdecydowanie goście. Ich przewaga w pewnym momencie sięgnęła już 10 punktów i na 2 minuty przed końcem prowadzili 56-46. Dwie punktowe akcje Śląska zniwelowały przewagę do punktów 7, ale w tym momencie na linii rzutów wolnych ustawił się już z numerem 15 w drużynie Rosy Łukasz Majewski, który za chwilę będzie miał okazję powiększyć przewagę. Gwizdy na trybunach, ale Majewski pewnie trafia pierwszy rzut osobisty i 57-49 prowadzą teraz zawodnicy z Radomia. Jeszcze jedna próba Łukasza Majewskiego z linii rzutów wolnych. Majewski trafia po raz kolejny. Niezwykle skuteczni w tej trzeciej kwarcie zawodnicy z Radomia. Do końca 25 sekund, 11-10 w tym momencie sekund do końca akcji Śląska. Nie za bardzo wie, co ma zrobić z piłką Serb grający w drużynie Śląska. Mikola Malasewicz, ale dobrze rozegrał tę akcję. Trafił 51-58. W tym momencie tylko przegrywa Śląsk. Czy jeszcze zdołają jedni i drudzy rozegrać jakąś akcję? Teraz w tym momencie 5 sekund do końca zawodnicy Rosy, nieudane wycofanie do Majewskiego. Majewski z linii 8 metrów, nie trafia za 3 i to jest koniec. Końcowa syrena wybrzmiała, ten rzut, rzut rozpaczy Roberta Skibniewskiego i tak już nie byłby zaliczony. 10 minut do końca spotkania, czyli przed ostatnią kwartą. Rosa Radom prowadzi w hali Orbita 58-51. To jak na razie tyle, do usłyszenia za kilkanaście najprawdopodobniej minut. Thank you.
i wracamy już po raz ostatni do hali Orbita. Niecpełna minuta do zakończenia tego spotkania. Tutaj dzieją się rzeczy naprawdę emocjonujące dla tych, którzy nie wierzyli w nie po zakończeniu trzeciej kwarty. No teraz pozostaje im tylko jakby przeprosić samych siebie za ten brak wiary. Punkt straty Śląska do Rosy 67-68 na tablicy wyników, ale niecelny rzut przed chwilą bodajże Majewskiego. I teraz to Śląsk na tarciu. Gibson. Gibson rozgrywa tą piłkę ze Skibnieckim. On jest tam teraz, długo patrzy, jest na wodzie na lewej stronie, długo patrzy, tylko 5 sekund do końca tej akcji, niecierpliwią się kibice, niecierpliwią się trener Huteusz, zabraknie czasu, Gibson rzuca, za 3 nie trafia, wciąż punkt straty, 15 sekund, 14 do końca, nie ma punktów, jeszcze zbiera Miller, coś nieprawdopodobnego, ależ akcja, ależ końcówka, wciąż 67-68, w tym momencie kibice wstają na linii rzutów wolnych, za chwilę ustawi się Paul Miller, jeden z najjaśniejszych punktów Śląska w dzisiejszym meczu. Wysoki, mierzący 2 metry 8 cm, białoskóry Amerykanin. Za chwilę, jeśli dwa razy trafi, to być może da zwycięstwo gospodarzom. Nikt już nie siedzi na trybunach w hali Orbita. Miller i za chwilę będzie wiadomo, no jeśli będzie remis, to też nie będzie źle, ale 10 sekund do końca to Rosa będzie miała jeszcze swoją akcję. Miller, pierwszy rzut i nie trafia, coś nieprawdopodobnego, ależ tutaj teraz emocje łapią się za głowę, wszyscy kibice. Miller jeszcze raz, pod jakąś teraz presją będzie rzucał Amerykanin. Jeśli nie trafi, to sytuacja Śląska będzie bardzo ciężka. Będą musieli faulować koszykarze gospodarzy i liczyć potem na pudła z drużyny gości, ale trafia, jest remis. No i teraz coś tu się będzie działo. Momentalnie o czas prosi trener gości Wojciech Kamiński. Już dwukrotnie o przerwę poprosił trener Hudeusz, a więc on nie mógł. Ale teraz minuta dla trenera gości. Rosa Radom, Śląsk Wrocław 68-68. Na parkiecie po raz kolejny już w tej kwarcie pojawiają się cheerleaderki. Niezwykle urodziwe dziewczyny z klubu cheerleaderek Śląska. Teraz one załapiają publiczność, choć chyba już nikt, czy to płci żeńskiej, czy męskiej, nie myśli o tym, co wyprawiają dziewczyny, tylko o tym, żeby ten mecz zakończył się szczęśliwie dla gospodarzy. Wracają już zawodnicy, podnoszą się ponownie kibice. Wzmaga się doping na trybunie zajmowany przez najzagorzalszych fanów gospodarzy. Teraz piłkę będzie miała Rosa. 10 sekund. Jak rozegrają to goście, jak rozegrają to gospodarze. Myślę, że to będzie akcja wyczekiwania do końca na jakiś rzut z dystansu, który ewentualnie da zwycięstwo, a jeśli nie, to będziemy mieli dogrywkę. Z linii bocznej wznawiać będzie nie on, a Robert Witka, jeden z najbardziej doświadczonych graczy. Witka jest 8 sekund do końca, grają długo rozgrywa tą akcję. Rosa chyba do końca, jak to się zakończy, rzut, nie ma, koniec, a więc będzie dogrywka 68-68, wciąż nie ma rozstrzygnięcia, remis do przerwy, remis po 40 minutach gry, a więc za kilka minut kolejne emocje w tym spotkaniu. I już jesteśmy ponownie w hali Orbita we Wrocławiu i wracamy w takim samym momencie, jakim kończyliśmy poprzednią relację, czyli znów remis 52 sekundy i 80 do końca dogrywki, a Śląsk remisuje z Rosą 75-75. Trzykrotnie wrocławianie obejmowali wprowadzenie w tej dogrywce i trzykrotnie je tracili. Teraz to goście mają piłkę. Koreluciusz spokojnie, nie spieszy mu się. 43-42 sekundy. On będzie długo rozgrywał, chociaż ta akcja może potrwać już maksymalnie 10 sekund. Lucius, biegają powoli teraz zawodnicy jednej, drugiej drużyny. Lucius cały czas przy piłce. Lucius spokojnie, nie spieszy się i za chwilę zabraknie mu czasu. Adams! Przepraszam Państwa serdecznie. Dobrą piłkę dostał pod koszem grający z 32 numerem Kim Adams, ale nie złapał piłki, dał się sfaulować. I teraz on będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Adams, gwizdy, potężne włóczenie na trybunach. Adams, piłka wypada już niemalże z kosza. Już wydawało się, że to będzie punkt przewagi gości, ale jednak wciąż remis. Adams poprawia sobie teraz spodenki. Za chwilę pewnie przekozuje piłkę kilkakrotnie przed oddaniem rzutu. Adams, drugi raz piłka leci i nie ma! I nie ma! Słyszą Państwo pewnie tę radość za moimi plecami. Ale to wrocławianie teraz pod wielką szansą. Znowu wszyscy wstają z miejsc. Znowu ja muszę wstać, żeby widzieć cokolwiek.
Jeszcze raz przepraszam, ale moje gardło nie wytrzymuje już tych emocji. 10 sekund. Gibson za 3. Nie ma! Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze zawodnicy z Radomia. Jeszcze okazja. Adams. Rzut za 3 punkty. Witki nie ma. Remis i druga dogrywka. Coś nieprawdopodobnego dzieje się dzisiaj w hali Orbita we Wrocławiu. Nietrafione trójki na koniec, a to mogło być już rozstrzygnięcie. Jednak wciąż nie ma. I kolejne 5 minut będzie potrzebne do rozstrzygnięcia losów tego spotkania. I już po raz któryś witam Państwa z hali Orbita. Przepraszam, ale za ten okrzyk, ale nieprawdopodobną akcję rozegrali teraz w kontrataku koszykarze Śląska. I na minutę i 13 sekund przed końcem drugiej dogrywki tylko punktem przegrywają gospodarze z Rosem Radą. Niewiarygodne 81-82. Kapitalnym wsadem popisał się w poprzedniej akcji Dominic Johnson. Chwilę wcześniej kapitalną, podobną akcję przeprowadzili goście, ale świetnym grą w obronie popisał się tam bodajże Radosław Chyży, blokując rzut spod kosza Kima Adamsa. Teraz na linii rzutów wolnych ustawiony już Kamil Łączyński z drużyny Rosy. Nie trafia i radość na trybunach, bo przewaga wciąż tylko jednopunktowa. 58 sekund do końca i Śląsk wciąż pozostaje w grze, chociaż w pewnym momencie zrobiło się już groźnie i 4 punktami prowadziła Rosa. Drugi rzut Łączyńskiego trafiony. 83-81. 37 sekund do końca dogrywki, ale tylko 3 sekundy pozostają Śląskowi na rozegranie tej akcji. Johnson będzie zaczynał z linii bocznej. No bardzo niewiele czasu, trzeba rzucać. Chyży wchodzi pod kosz, Chyży jakimś rozpaczliwym rzutem, ale nie trafia, zbiera jednak kapitalnie. Zbiera w fenomenalnym stylu Paul Miller. Wysoki poradził sobie i dał się sfaulować. I teraz Miller rzuca dwukrotnie. Miller, pierwszy rzut, nie trafia. 2 punkty wciąż straty, ależ teraz ważne, żeby trafił chociaż ten drugi rzut, albo żeby była zbiórka. W przypadku niecelnego rzutu jest niecelny, ale zbiera Gibson pod koszem, ale chociaż stracił i Rosa rusza z akcją. Nie jest szybkie przewinienie odgwizdane przez arbitrów, ale teraz 2 rzuty będą wykonywali goście. Jeśli te 2 rzuty będą celne, to chyba losy tego spotkania będą już rozstrzygnięte. 83-81 w tym momencie na tablicy wyników. 27 sekund i 80 do zakończenia dogrywki. A na linii rzutów wolnych ustawia się ponownie Kamil Łączyński z 9. On dzisiaj dysponuje dobrą skutecznością, chociaż poprzednio trafił tylko raz. Tylko jeden celny rzut spowodowałby, że Śląsk będzie wciąż w zasięgu jednej akcji do odrobienia tych strat. Buczenie na trybunach. Łączyński trafia. Trafia 84-81, ale jeszcze pozostaje mu dopełnienie formalności. No jeśli trafi, sytuacja Śląska zrobi się trudna, bo przewaga znów będzie wynosiła 4 punkty. Łączyński rzuca i trafia, jest niezawodny. 85-81, ależ emocje, znowu wszyscy wstają. Jeszcze jest Johnson, nie, to Gibson rzuca, ale po gwizdku był faulowany. I Amerykanin będzie wykonywał teraz 2 rzuty osobiste. No tak wyglądają te ostatnie niezwykle emocjonujące sekundy, że tutaj właściwie co chwilę jest faul i co chwilę mamy rzuty. 81-85. Musi Gibson trafić 2 razy. On dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka na nim ciąży teraz odpowiedzialność. Ale jeśli nie trafi ani razu, to będzie już na pewno po meczu. Gibson, pierwszy rzut i pudło. Jęk zawodu na trybunach, bo Śląsk wciąż przegrywa 4 punktami, a na tablicy, a do końca tego spotkania już tylko 22 sekundy. Gibson, być może teraz będzie celnie. Gibson rzuca, trafia. 82-81, 85. Rosa ma teraz piłkę, szybko oczywiście faulowany Corieliusius. Takiej akcji można było się spodziewać przy potężnych gwizdach, chyba jeszcze większych niż poprzednio. Wykonuje pierwszy rzut i trafia, i Rosa Radom ponownie na 4-punktowym prowadzeniu. Corieliusius za chwilę będzie mógł rzucić po raz kolejny, dać 5 punktów przewagi i wtedy będzie już bardzo blisko zwycięstwa, ale nie trafia. Zbiera piłkę Miller, szybko od razu gdzieś tam na lewą flankę uruchomił Gibsona. Gibson faulowany przez Adamsa. No i ponownie będzie
Nie, to Łączyński faulował i jest to jego piąte przewinienie, a więc niezwykle skuteczny zawodnik z linii rzutów wolnych. Nie dokończy tego spotkania. W jego miejsce wchodzi z numerem 24 Jakub Dłonia, który rozegrał fenomenalną pierwszą kwartę, w której rzucił 11 z 15 punktów drużyny z Radomia. Teraz Gibson na linii rzutów wolnych zaczyna od celnego rzutu 83-86. No jeszcze raz musi trafić dany Gibson i wtedy ta dwupunktowa przewaga no, będzie powodowała wielkie emocje, choć pewnie będzie kolejny faul. Zaraz po wznowieniu gry Gibson trafia, dwa punkty i teraz będzie opłacało się faulować drużynie Śląska. No jeśli tylko raz trafi Lucius z linii rzutów wolnych, tak jak poprzednio, to trzypunktowa przewaga będzie na jeden rzut, na jedną akcję dla Śląska. Lucius trafia pierwszy rzut, 87-84. Jeśli trafi drugi, coś mu tam jeszcze powiedział Łukasz Majewski na ucho, jeśli trafi drugi, być może właśnie to, że jeśli trafi, to Rosa będzie bardzo blisko zwycięstwa. Lucius trafia, 13 sekund i Jerzy Hudeusz prosi w tym momencie o przerwę na żądanie. Skibniewski rozpoczyna z boku, jest przy nim Dłoniak, macha tam teraz rękami. Skibniewski na drugą stronę, będzie rzut za 3, niecelny, a szkoda, bo byłaby akcja na remis, gdyby to wpadło. Tak, są teraz 3 rzuty wolne. Rzucał oczywiście z 21 numerem Paweł Kikowski i on teraz stanie na linii rzutów wolnych i będzie miał szansę na zniwelowanie straty Śląska tylko do jednego punktu. No, ten jeden punkt to byłoby coś. Zobaczymy. Kikowski na linii rzutów wolnych. Wielka presja, 3 rzuty i 3 musi trafić. Kikowski! Pierwszy nietrafiony. Coś niewiarygodnego. Piłka zatańczyła, obkręciła się przynajmniej dwukrotnie wokół obręczy, ale ostatecznie wyleciała z kosza. Wciąż jest 84-88. Kikowski, drugi rzut. Teraz już musi trafić. Trafia, 85-88. Takie niemrawe te brawa kibiców Śląska. Jakby nie wierzyli w to, że tutaj jeszcze można odwrócić losy tego spotkania. Kikowski ponownie na linii rzutów wolnych. To już jego trzecia próba. No dobrze by było, gdyby trafił. Dobrze dla Śląska. Trafia Kikowski. 86-88. Znów będzie szybki faul. Niewiarygodne, ileż trwa ta końcówka. Dłoniak wyrzuca piłkę. Jest Lucius i Lucius faulowany. No, sprytnie rozgrywają te akcje gracze Rosy. Wiedzą, że Lucius dobrze radzi sobie na linii rzutów wolnych i też chcą, żeby jego właśnie faulowali zawodnicy Śląska. To była piąta zmiana. Piąty faul oczywiście Kikowskiego i on teraz opuszcza boisko. A w jego miejsce na parkiecie pojawia się Serb Nikola Malasewicz. Teraz po raz kolejny w tej dogrywce Korielusius. Czy trafi dwa razy? Korielusius trafia pierwszy rzut. 89-86. 3 punkty przewagi, ale jeszcze 9 sekund pozostaje do końca. Jakżeż wolno wydaje się płynie ten czas w końcówce. Korielusius, jeśli trafi ponownie, to będzie już chyba po meczu. Nie trafia, piłka wypada i teraz akcja Śląska. Gibson, Gibson faulowany. No po raz kolejny ta końcówka wygląda tak, że właściwie zawodnicy jednej i drugiej drużyny mogli się tylko przenosić spod jednego kosza pod drugi. Gibson, tak jak Lucius wcześniej, czy trafi? Trafia. Gibson, 87-89. Musi jeszcze raz trafić teraz Amerykanin i będzie tylko jeden punkt straty. Gibson, wysoki rzut i trafia prosto do kosza, punkt tylko straty Śląska do drużyny z Radomia. 5,5 sekundy, coś nieprawdopodobnego, będzie szybki faul, jest faul, chociaż trochę zdążyli znowu uszknąć goście. 88-89, no nawet dwa celne rzuty w tym momencie Jakuba Dłoniaka, bo to chyba on został faulowany, nawet dwa celne rzuty no wciąż powodują, że do ostatniej akcji będzie się działo. Jeśli będzie jeden nietrafiony, to emocje będą wielkie, ale Dłoniak trafia po raz pierwszy, 90-88. No ale jeśli teraz nie trafi, faul spowoduje, że Śląsk będzie miał dwa rzuty wolne na dogrywkę, ale być może nie będą faulować zawodnicy Rosy. Dłoniak nie trafia, zbiera Miller, czas ucieka, ależ fatalnie zagrał Miller, koniec!
Przechwyt Adamsa w środku pola. Już nie musiał kończyć tej akcji rzutem Kim Adams, bo Rosa Radom miała 2 punkty przewagi, 90-88. Takim właśnie wynikiem kończy się to spotkanie. Nieprawdopodobne emocje we Wrocławiu. Ciężko jest w tym momencie podsumować to, co działo się tutaj na parkiecie, bo mecz przez większość czasu był wyrównany. No i tak też na to wskazuje wynik. 2 punkty przewagi po 2 dogrywkach, ale Rosa Radom po raz drugi w tym sezonie pokonuje Śląska Wrocław. No i umacnia się w czołowej 6 Tauron Basket Ligi. Na ten moment z hali Orbita to już wszystko za wspólne przeżywanie tych niesamowitych koszykarskich emocji. Dziękuję Państwu, Piotr Kruza, i do usłyszenia.